Cześć wszystkim, dzisiaj mam dla Was recenzję noża sprężnowego amerykańskiej marki Tecto, model Slit, typu Double Action OTF, czyli wysuwanego do przodu i chowanego za pomocą jednego przycisku. Pudełko zawiera ulotkę producenta przedstawiająca budowę noży, typy główni oraz inne informacje, no i oczywiście sam nóż. Pochewka zrobiona z czarnego nylonu z logiem producenta, zamykana na rzep. Większa szlufka do paska i mniejsza, dająca możliwość powieszenia noża na szyi i sam nóż. Długość całkowita 24 cm, długość głowni 9,3 cm, więc nie jest najmniejszy, ale to dobrze. Głownia to stal D2, hartowana pomiędzy 58 a 60 Hz. Typ głowni sztylet, dwustronnie ostrzony. Na środku zbrocze z 7 otworami mające na celu zwiększenie udarności. Napis Tecto D2 USA. Rękojeść zrobiona z aluminium lotniczego w kolorze czarnym. Naprawdę przyjemnie leży w dłoni. 6 śrub łączy ze sobą rękojeść. Przycisk jest stopniowany, żeby ułatwić otwieranie i zamykanie noża. Nawet spocenie dłoni nie ma problemu, żeby go otworzyć, a mam dużą potliwość dłoni, szczególnie latem, kiedy jest ponad 30 stopni, więc sprawdzę na sobie. Czarny klips przedstawiający logo firmy, czyli czaszkę ze sztyletem i napis Tecto, a także numery, prawdopodobnie data produkcji. Super to wygląda. Zbijak do szyb. Automatyka działa bez zarzutów. Podsumowując, świetny nóż, bardzo dobra alternatywa cenowa dla drogich OTF-ów od firm takich jak Benchmade, Microtech czy Hawk, wyprodukowany w USA. Fajnie, że producent daje możliwość przenoszenia noża z użyciem klipsa lub pochewki. Minimalistyczny, ale bardzo estetyczny i z charakterem. Ten magiczny syk podczas otwierania i chowania głowni, prawdziwa muzyka dla męskich uszu. Nie ulega wątpliwości, że automaty, szczególnie OTF-y, są jednymi z najciekawszych noży. Mój pierwszy w życiu nóż był właśnie OTF-em. Kupiłem go, jak miałem chyba z 11 lat, na wycieczce szkolnej. Pamiętam, że kosztował wtedy 10 zł. Był koloru czarnego, na głowni miał napis Bell, a na rękojeści srebrny napis Secret Agent. Dzisiaj stwierdzam, że był bardzo wadziewny, ale wtedy dodawał kilka lat do dorosłości, dlatego z dużym sentymentem podchodzę do OTF-ów i cieszę się, że mam porządny, bardzo oryginalny nóż tego typu w swoim składzie. Cenię za możliwość szybkiego użycia za pomocą jednego przycisku. Takie cudo dodaje, plus 10 do odwagi, charyzmy i perswazji, kiedy wraca się w nocy z pracy, szczególnie w miejscach cieszących się złą sławą. Warto dodać, że OTF-y to jeden z najbezpieczniejszych noży składanych na rynku, nawet jeśli blokada puści, to ostrze po prostu schowa się do rękojeści, a nie złoży na palce. To tyle w tej recenzji, dzięki za oglądanie.